Zapraszamy na spotkanie z Piotrem Kochutem, bacą, który przywraca w Beskidach pasterskie tradycje. W 2013 roku przeszedł ze stadem owiec łukiem Karpat od Mołdawii po Czechy, jednocząc górali wokół wołoskiej kultury pasterskiej. W Polsce warto przemierzyć beskidzki szlak Bacówek, by odkryć malownicze tereny i poznać pasterskie tradycje. Żeby być dobrym bacą, trzeba mieć mocne nogi i ręce. Jak idę z tatą, to zaganiam z tatą i niektóre owce trzeba zaganiać, a niektóre mogą same pójść. Mam 8 lat i mam na imię Paweł. Zacznijmy może od pomboczka, czyli od Pana Boga, bo my są dla nas w świętym miejscu. Dla nas koniakowian i górali śląskich, bo tu nasza kapliczka Panienki Marii Złochodzitej. Poza tym duchowym miejscem historycznym i krajobrazowym pięknym jest tu też bardzo ważna rzecz, wododział wód. To stylo płyną wody i do Dunaju, i do Morza Czarnego, i do Bałtyku poprzez dwie rzeki, do Odry i do Wisły. I ten wododział jest wyjątkowy, bo też ta kultura nasza góralsko-karpacko jest taką ponadnarodowo i ponadgraniczno, tak jak ta woda płynie. Zaraz za mną są Tatry, czyli korona Karpat, najwyższe pasmo, i w tą stronę właśnie spływają do Wisły, w stronę Żywiecczyzny, w stronę Babiej Góry i Rysianki. I zaraz za mną od razu jest Słowacja, Orawa i Małofatra, Wielkofatra. Z drugiej strony, z lewej strony mamy trójgranicę, czyli łączą się dzisiaj te trzy państwa, kanie Słowioki, Czesi. Dla nas te granice nigdy nie istniały, ale dzisiaj jest moda o tym rządzić, że to właśnie jest trój z tych granic. My jako społeczeństwo tutaj zawsze było zwarte i wspólnotowe, i można powiedzieć też etnograficznie i w swojej specyfice sposobu żywobycia. A w stronę Polski dopiero idziemy tam, tamtą stronę na północ, i poprzez Wisłę, poprzez Ustroń, poprzez ostatnie wyrchy Równicy i Czantory. Poprzez Łochodzitą też jest słynna granica pomiędzy dwoma grupami górali. Góralami żywieckimi, właśnie strona Kamesznicy, Milówki, a góralami śląskimi, czyli Istebna, Koniaków, Jaworzynka i dalej ku Jabłonkowie. Bo zaraz za mną właśnie, za Miedzami jest Jabłonków. To nasze historyczne miejsce do całej grupy etnograficznej górali śląskich, górali cieszyńskich, jak niekierzy wolą. I to jest jedyna grupa, która jest po tych wszystkich stronach, po czeski, po słowacki, aż po Ustroń, Brenną, ta nasza grupa górali śląskich. Zaraz za mną jest Istebna i Koniaków, kany się znajdujemy właśnie góra Łochodzita. To się nazywa Kochut. A to jest jedno z pierwszych nazwisk na tych naszych dziedzinach istebniańsko, tutaj jabłonkowskich. I można powiedzieć, że ze 500 roków już to nazwisko się tu w papierach pojawiło. Ale
też i z tego dziedzictwa domowego, rodzinnego, od Wdycki, z tej właśnie dziedziny Istebnej Koniakowa. Historycznie cały ten region to były wypasy, łowce i sałasze. Po naszym się rządzi sałasze, kany prowadzono jest gospodarka owczarsko-sałaszniczo i my powrócili po długiej takiej przerwie do tej dawnej koncepcji wypasu kulturowego, czyli już nie taki zagrodowy, ani nie taki galicyjski, jako był proponowany po II wojnie światowej. Wróciliśmy do tego dawnego charakteru wypasu i nie ma kultury góralskiej bez łowiec, nie ma górala bez sukna, bez mleka, bez syra, bez całej obrzędowości i można powiedzieć, że wszyscy, co pochodzą z tych górskich regionów, z tego dziedzictwa karpackiego, wołoskiego, mają w swoich genach to dziedzictwo pasterzy. Pasterstwo to jest ten dar Boży i ten dar świadomości, że się przemiją. I że to, co wokół nas, to niby nasze, ale to wcale nie nasze, bo to jest Pana Boga, że nasze dziedzictwo, ziemia, to my dostali od przodków i dobrze, jak przekażemy kolejnym dziedzicom. Że nasza wiedza, umiejętność jest zależna i że czasu nie zatrzymiemy. I pasterz w drodze, wędrując tymi owcami, tą świadomość zawsze utrzymywał. Mamy to w świętych pismach nieraz zapisane, że jest ta laska pastersko i kapot i kierpce, można powiedzieć, i owce. Także to jest ten sposób egzystencji. Ja nie mówię, żeby się wracać do tego, tylko umieć nawiązać w swoim życiu do tego, że rzeczywiście przemijamy. I model taki właśnie góralszczyzny zawsze był taki ślebodny, taki właśnie pokiel potyl. Nawet ci zbóje, co szli na sprawę i nawet jak to żywot mieli krótki, to oni lekko do tego podchodzili. Mieszanie owiec wiosenne to jest jedno z najważniejszych momentów dla Bacy i dla jego rodziny i dla owiec również, podejrzewam. Jest to przede wszystkim związane z tą równowagą, jaka ma nastąpić w tym sezonie letnim, czyli na naszym sałaszu, w tym okresie wypasu. I ta równowaga pomiędzy sakrum profanum i pomiędzy nocą a dniem i owcą, przyrodą, człowiekiem, musi się nawiązać właśnie w tym okresie, wytworzyć i pokazać w tym okresie mieszania owiec. Dlatego tę obrzędowość, którą przedstawiamy na mieszaniu owiec, czy korzystamy z tej obrzędowości, ona może się pozornie wydawać taka na pokaz, ale dla nas to jest niesamowite przeżycie, kiedy okazamy koszar ziołami, które zbieramy przez cały rok. W moim przypadku po całych Karpatach, Bałkanach, gdzie jestem, tam zawsze coś znajduję, czy w jakimś sanktuarium, czy w jakiejś biserice. I jest to tak jakby przeżywanie tych momentów, tych chwil, w tym okadzaniu tego koszora. Woda święcona, która jest sanktuarium w Ludzimierzu, szczapa, którą rozpalamy, też jest w Wielką Sobotę tradycyjnie podpalana w sanktuarium w Ludzimierzu, ale też w każdym kościele. Każdy może zabrać taką szczapę. Następuje też rozwiązanie symboliczne u nas w naszym regionie tego łańcucha domowego na ten letni wypas i owce muszą być w tym sakrum, w tym koszorze. I w środku może być tylko grupa, która się tymi owcami zajmuje, właściciele i ludzie związani. Rzeczywiście pilnuje się tych tradycyjnych obrzędów i coraz bardziej się ich przeżywa w moim przypadku. Na początku wiele się nie rozumiało, wiele się doszukiwało. Każdy ma swój sposób na zabezpieczenie przede wszystkim. Ta przestrzeń duchowa jest bardzo istotna na pierwszym miejscu i wszystko, co się właśnie w ten dzień dzieje, jest bardzo istotne i ten dzień też podpowiada, jaki będzie rok. Ja już po tylu latach mieszania mogę powiedzieć po tym dniu, jakie rzeczy się wydarzyły i jakie niebezpieczeństwa czekają i jakie te symboliki zaistniały w tym dniu. Też ta relacja z gazdami, łączenie się stad owiec,
bo to przecież owce, które były z różnych gospodarstw. One też muszą się tak jakby przenieść w jedno stado poprzez taką symbolikę, która nam towarzyszy, bo tam nic nie jest wymyślone. Symbolika, chodzimy koło kościoła, nie trzy razy przecież. Kościół, czyli ten ołtarz mamy w postaci choinki, to miejsce. W kościele też się okadza i w kościele też się święci wodą, nie? Także to jest wszystko nawiązywanie do tych symboli, które towarzyszą naszej religijności. No nie wyobrażam sobie człowieka, bacy, ani juchasa, który by nie umiał owiec doić, ani nie lubi owiec doić, ani w ogóle nie zna się na owcach, nie umie rozpoznawać. Kiedy umie doić, tańcować i grać, to też musi umieć góral, ale kiedy umie doić, to jestem najbardziej prawdziwym góralem. Nieraz się zdarza, że ludzie pytają, ile to jest baranów, bo mają rogi, nie? A właśnie nie. Nasza górska rasa posiada rogi naturalnie jako owca samica i taka owca w górach nazywa się kornuta. Owca bez rogów nazywa się siuto. Można powiedzieć, że w moim na przykład stadzie jest większość takich kornut, czyli samic o rogatych tych charakterach, czy jakby tak, duszach. Samice, które zbaraniały, nie? Różne to można tłumaczyć. Na sobie mam uobleczony kłobuk, czyli kapelusz, strzeszok, przerozmaicie te nazwy się pojawiają. Pas tradycyjny, pasterski, bo nieraz mówi się zbójnicki pas. Oczywiście zbójnicy też nosili tego typu pasy, ale on ma swoją historię w pasterstwie i ranga i posiadanie go na sałaszu charakteryzowało bacę. Podbaca miał mniejszy, łowczorze, juchasi, zwykłe pasy i jak się przyszło na taki sałasz, to od razu było widać, z kim mamy do czynienia. Koszula lniana i wyszywano ze znaczkiem, u nas się tak powie, koszula ze znaczkiem, bukowo, była no, w takim stroju codziennym. To jest gwiazda, to jest słońce, to jest znak solarny. Spodnie nasze nazywają się nogawice, ale też w niektórych regionach i portki, i gacie się powiada też tak bardziej potocznie. U nas nogawice i zdecydowanie ze sukna. Kierce z wołu, czyli musi być albo z byka, albo z takiej krowy, żeby były twarde, gruba skóra i robione tradycyjnie, nie na skalę przemysłową, raczej domowy wyrób. Tu mamy taki łóżko-leżankę. Każdy pasterz w całych Karpatach posiada własny taki. Na trudne, deszczowe, śnieżne czasy mamy taki właśnie obleczeni do spania, do spacerowania. Miejsce na fujarkę. Nie koleguj się z mamą, bo będzie musiał to robić całe życie. A zawsze no, pomagali koleguj. Chłopi, zawsze pomagali chłopi. I tam mamy naprzeciwne. Nie próbuj krępować. Chłopi, ale mali chłopi. Bo taka się wełna już nadaje do przędzenia, tak? Taką wełnę sobie wyzbieramy, przygotujemy. No, można na różnych narzędziach i na kołowrotku. Mama spróbuje tu na wrzecionku to zrobić. To, co ty mi tutaj rozkręplowałeś. Zgarna baba poradzi w jednej ręce. Właśnie. Siema w prawy. Dzisiaj oczywiście i tak to powrotka.
Nie trzeba kowetka i zwija się. Najbardziej tradycyjny. Najbardziej tradycyjny, zwija się. Pojadzie się w Andy, czy w Karpaty, w Alpy. W Alpach może nie już, ale... Bałkany musisz tu ruszyć. Usnąć. Elegancko. Jeszcze. I teraz się szczęście do zatku tam i na opak. Jak mama, no. I ściągaj, ściągaj. O, widziałeś? Jeszcze. Elegancko, to już ma sprzędzone to i tamtej. Tu. Jeszcze już raz. Gotowa wełna mająca postać takiego sznureczka, zwijana jest w motki. Potem ja tutaj sobie na szybko taką kuleczkę zrobię. Pokazać, jak to we współczesnym świecie staramy się zawsze łączyć to tradycyjne pasterstwo, którym zajmuje się mąż, ze współczesnym światem, bo zdajemy sobie sprawę, no, że już nie da się rady tak żyć, jak to kiedyś bywało. Rolą bacowej nigdy nie było taka prawdziwa praca stricte przy owcach czy udu. Jest to praca bardzo ciężka, to nie o to chodzi, że kobieta się nie nadaje. Jest to po prostu fizycznie bardzo męczące. A rolą kobiety, żony bacy, bacowej było zawsze no, praca z tą wełną. Kiedyś było to przerabiane od A do Z po to, żeby pozyskać wełnę, czy materiał, czy sukno na stroje. Dzisiaj, ponieważ ten rynek się już bardzo skurczył, to dzisiaj tą wełnę staramy się wykorzystać w celach edukacyjnych, by pokazać, że wcale nie trzeba mieć jakichś wielkich umiejętności, żeby na tej wełnie pracować. Tutaj w naszej zagrodzie edukacyjnej w Koniakowie wdrożyliśmy takie różne programy edukacyjne dla dzieci, gdzie pokazujemy, jak na przykład można się uczyć sztrykowania na palcach, czy sztrykowania po naszemu, robienia na drutach. Zamiast drutów, bez żadnych skomplikowanych narzędzi, można tworzyć różne elementy dekoracyjne i w tym celu ta wełna, głównie nasza, dzisiaj jest przerabiana bardziej do takich dekoracyjnych form. Województwo Śląskie dzisiaj to rzeczywiście jest niezwykły region, bo można od Częstochowy zmienić krajobraz poprzez aglomerację śląską aż po góry i pooglądać się nawet z naszych gór, też z sąsiadów Czesi, Słowioki. Na szczęście właśnie Województwo Śląskie wspomaga poprzez programy Owca Plus. Województwa Śląskiego jest przychylność na wypasy w terenach, w polityce górskiej, ale niestety to nie wystarcza, ponieważ to jest trudna praca. Trudna i odpowiedzialna praca. I nie zawsze chodzi też o pieniądze, tylko o, tak jak wspomniałem wcześniej, pewien sposób egzystencji.